Witam w tym niestandardowym odcinku. Dziś chcę poruszyć trzy kwestie. Pierwsza kwestia to opis serii Podwarszawskie Nowości. Postanowiłem o tym wspomnieć, ponieważ nie doprecyzowałem tego w odcinku specjalnym, w którym zapowiedziałem nowe serie. Drugą kwestią są nowe wakacyjne serie, a trzecia kwestia to realizacja prośby widza. Pod jednym z ostatnich filmów, gdzie podobnie jak w tym filmie użyłem mówienia z syntezatora, użytkownik Kacdona2 Roblox poprosił o to, abym zrobił poradnik, jak wstawić głos do filmu. Oprócz niego zapytała się o to jeszcze jedna osoba, więc jednorazowo odchodzę od tematu Warszawy. Zapraszam do oglądania. W filmie, w którym mówiłem o nowych seriach, nie sprecyzowałem tego, co będzie w serii Podwarszawskie Nowości. Z tego powodu omawiam to tu i teraz. W filmie, gdzie mówiłem o tej serii, opisałem ją jako stuprocentowy odpowiednik serii Warszawskie Nowości, tylko aglomeracyjnej. Nie do końca tak jest. W odcinkach z tej serii będą się pojawiać treści o nowych liniach ZTM na terenie drugiej strefy, o nowościach WKD, pokrótce będę omawiał nowe aglomeracyjne linie niezwiązane z ZTM, a także nowości kolejowe w aglomeracji. Nie będę opisywać takich rzeczy jak nowa droga, a tym bardziej na przykład wyremontowana droga. Chyba że inwestycja ta będzie istotniejsza niż ruch lokalny, jak nowa trasa szybkiego ruchu. Więc jak samemu można dostrzec, nie jest to seria 1:1 jak Warszawskie Nowości. Tak, zgadzam się ze wszystkimi. Do wakacji jeszcze sporo czasu i nikt jeszcze o nich nie myśli. Ale ja lubię mieć porządek, więc omówię to teraz. W wakacje planuję uruchomić tylko na czas wakacji dwie nowe serie. Jedna będzie się nazywała Stare Linie ZTM, gdzie w ramach tej serii będę rowerem przejeżdżał po całej trasie takiej linii. Napisz w komentarzu, czy to dobry pomysł, a jak uważasz, że tak, to napisz, czy wolał lub wolałabyś, aby ta seria ukazywała się jako jeden długi odcinek z przejazdu całą trasą, czy dwie serie, gdzie będzie to w normalnym tempie i drugą, gdzie cała trasa będzie przyspieszona razy 8. W komentarzach też zachęcam do proponowania drugiej nowej serii. Tytuł i co w niej będzie. Wygra najbardziej lajkowany komentarz albo w ramach losowania, jak będzie remis. Losowanie będzie jako film formatu shorts i jeżeli się odbędzie, to nastąpi to w pierwszej połowie czerwca. Jeżeli będzie jawny wynik, to wtedy zostanie on wyłoniony z tłumu w tym samym okresie. Pamiętajmy też, aby tytuł nie był wulgarny, nawiązywał do teści oraz aby sama treść serii była kolejowa, komunikacyjna, warszawska lub dotyczyła Warszawy.